Cześć kochani, kontynuuję rozmowę z Gosią. Dzień dobry. Gosia, a w ogóle powiedz dwa słowa o sobie. Zajmuję się językiem. Doktorat pisałam o tym, jak się ludzie umniejszają. A to jest może ważne, skąd temat? Bo moja promotorka powiedziała, zajmij się czymś, czego nie rozumiesz. No ale fajne, to będziesz lepiej rozumiała, jak się długo pozajmujesz. I zajmowałam się 5 lat i super. Nie mogłam zrozumieć, szczególnie dlaczego sami siebie umniejszamy. I z tego napisałam doktorat. Tak. A później było tak, że trafiłam i mogłam obserwować terapię. I obserwowałam głównie terapie małżeńskie i terapie alkoholowe. I badałam język. I tak już zostało. Tutaj nie uderzaj. I tak już zostało. I teraz słucham języka, piszę o języku, zajmuję się językiem. No i wydałaś książkę. I wydałam książkę potrzebną. I już piszę następną. Świetnie. Mówię, więc jestem. A co mówię, jak mówię, po co mówię, komu mówię, ile razy mówię. A też można tu powiedzieć, milczę, więc jestem. To też by było ciekawe, bo czasami potrzeba pomilczeć pomiędzy słowami. Pytanie, jak milczymy? Pomiędzy czy to jest słowami. Tak, tak, tak. Bardzo ważne. Nie? Chcemy dzisiaj gadać o tym, że dobre rady to piekło. No, cudze dobre rady to piekło. No to o tym jest w książce, bo to był mój temat wiele lat, że ja chciałam, wiesz, takiego jak w memach, ojojania. Chciałam, żeby ktoś mi potowarzyszył w trudnym, a ja dostawałam rady. I później zobaczyłam, że to jest przemoc, prawda? Tak jest. Kochani, co to jest za różnica, popatrzcie, pomiędzy dawaniem rad a pomocą, czy byciem z kimś. Ludzie bardzo często reagują w ten sposób, że tak, o coś ty taka smutna, ale wiesz co? Może byś sobie coś zjadła, może byś się położyła, może byś coś drinka gdzieś... wypiła. Drinka, to chciałam powiedzieć, to jest najchętniej, szczególnie od panów. Chodź się napij, będzie lepiej. Zamiast zostać z twoim stanem, co się nazywa empatią. Zresztą tu szybciutko powiem, że bardzo mi się spodobało, ostatnio przeczytałam rozróżnienie między empatią pod tytułem Boże, jak ja przeżywam to, że tobie jest źle. To nie jest empatia. Bo to nie jest empatia, a nawet może być też przemoc. A takim czymś rozumiem, czy chcesz, żebym cię teraz zostawiła, czy była z tobą? Czy jak cię potrzymam za łapkę, to będzie ci fajnie? Czy mogę cię dotknąć? Czy jest coś, co mogłabym dla ciebie zrobić, żeby ci pomogło? Albo nie wiem, co mogę zrobić, ale chcę ci pomóc. Rozumiecie? Poza tym towarzyszenie to jest co innego niż radzenie. Czasem zadaję ludziom takie zadanie, dziewczynom szczególnie, idziesz ciemną ulicą i słyszysz, że małe dziecko płacze. I siedzi takie małe maleństwo na trotuarze i się zanosi płaczem. Co robisz? Prawie wszystkie kobitki, które są przecież takie dobre, mówią, przytulam ją. A może sobie ona mówić? Się boi, jesteś obcą osobą. To jedyne, co możesz zrobić, żeby ona czuła, że ktoś jest blisko, to cichutko koło niej usiąść i poczekać, zapytać potem, czy mogę cię przytulić. No ale ludzie a mają to ja ją zapytam, co się stało, a skąd ona ma wiedzieć? Rozumiecie? To ja jej powiem, a gdzie mieszka? Jakby ona wiedziała, to by poszła. Rozumiecie? To jest takie... Czasem ktoś mówi właśnie, usiadłabym koło niej albo poczekałabym. Żeby się oswoiła, prawda? Żeby, jeżeli ktoś płacze, to co się robi u nas? Nie płacz. Nie denerwuj się. Wszystko będzie dobrze. A skąd ty wiesz, kochanie, że będzie dobrze? A może będzie gorzej? Kasiu, dlaczego my się tych pytań boimy? Bo się boimy. Bo się w ogóle boimy. Po pierwsze, być sobą. Co to znaczy być sobą? Czuć to, co czujemy. Tego się tak boimy, bo jak żeśmy czuły złość, to przy nam nie było wolno. Jak czułyśmy zazdrość, to nam nie było wolno. Jak smutek. Czułyśmy smutek. Smutek, co ty taka chodzisz? Buzia w podkówkę wyszła. Co ty, ludzie są, zachowuj się. Jak byłyśmy poza tym spragnione, a czego ty chcesz? A co ty nie masz tego, co trzeba? Wszystko masz. Myśmy mieli gorzej. I pewnie mieli, rozumiecie? To nie o to chodzi, bo... Dzieci jakby usłyszały rzeczywiście historię życia swoich rodziców, opowiadaną prawdziwie, szczerze, no. To strasznie dużo by się nauczyły. Tylko wiesz, myśmy mieli gorzej, oni sobie biorą reflektor na siebie. Oczywiście. A to dziecko potrzebuje dokładnie, być o sobie mówią. No to dlaczego mamy się nie bać, rozumiesz? To się wszystkiego boimy. Tylko bardzo się pilnujemy, żeby tego nie czuć.
Albo żeby tego nie pokazać, albo żeby tego nie nazwać. A czy zgodzisz się, że wtedy w Radzie jest, ja bym sobie lepiej poradziła na twoim miejscu niż ty? Taki kawałek zaopiekowania we mnie, nie? Pewnie. Bo może i prawda. Może i prawda, że lepiej byś sobie poradziła. Tylko, że nie jesteś mną. A poza tym ja ci chcę towarzyszyć, a nie się zająć sobą. Dokładnie. Jeżeli ci towarzyszę, to tobie towarzyszę. No, mnóstwo rozmów i to osób, które się nazywają bliskie sobie, polega na tym. Źle się dziś czuję. Oj, a ja to się dopiero źle czuję. No, ale to jest rywalizacja, nie? Słuchaj, padłam kiedyś z zachwytu takiego, przepraszam w cudzysłowie, jak moja przyjaciółka o swojej mamie, że ta jej mama to było po prostu kuriozum totalne. Usłyszała od teściowej tak, bardzo boli mnie głowa, a mama powiedziała tak, tfu, mnie za 2 godziny to dopiero będzie bolała głowa. Ja myślę, o Jezu, tego to jeszcze nie słyszałam. A to nie jest takie prośba o troskę przez ból? Też, tylko ona nie mówi, bo ona się nie może przyznać, bo to nie wypada, bo to nieładnie, bo to niegrzecznie, bo i tak jej nikt nie da, rozumiesz, ile w tym jest? Niewiary, niepewności, złości, żalu. My jesteśmy napakowani taką ilością uczuć, którymi nie wiadomo, co zrobić. No to co, w paczuszkę i wepchnąć sobie do środka. Albo komuś wepchnąć pod tytułem, prawda? Na przykład, a co to tam twój ból głowy, nie? No ale to mówisz o rywalizacji, a w tych radach jest jeszcze takie wyższościowe. No tak, wiesz, no zostaw to, nic. O, czym ty się przejmujesz? Chłopcy, czyli mężczyźni mają taką metodę, że oni muszą powiedzieć konkretnie, co ty masz zrobić, bo oni muszą mieć radę. Popytaj, to zresztą twój na pewno ci to potwierdzi. Kobieta, ja nawet kiedyś napisałam instrukcję obsługi płaczącej baby. Jak baba płacze, to nie mów jej przestań i poradzisz sobie, bo ona i tak sobie poradzi. A ta twoja szefowa to głupia, bo ona i tak wie, że ona głupia. Masz ją objąć, niech ona płacze, a ty możesz myśleć o meczu. I mój chłop mówi, jak to mogę myśleć o meczu? Ja mówię, myśl sobie o czym chcesz, bylebyś był blisko mnie i żebym ja mogła sobie popłakać i potem możesz jeszcze mnie zapytać, to już wszystko, może jeszcze troszkę. Nie mówcie do człowieka albo do dziecka, który się denerwuje, nie denerwuj się, bo się właśnie denerwuje. Możecie powiedzieć, o widzę, że jesteś zdenerwowany. Jest takie piękne nowe słowo, ojojać. Ojojać. Ja na przykład mówisz, mogłabyś mi teraz, potrzebuję ojojania. Oj. I to znaczy tak, bycia w procesie, a nie wiesz, zamknięcia mnie w radę. W parze można się własnego języka nauczyć, nie? Wytworzyć. Sobie wiesz, na przykład pomaga mi pewien rodzaj przytulenia i nazywamy go sobie, nie? Pochuśtać mnie na przykład, prawda? Albo pokołysać. Pokołysz mnie teraz. On wie, co ma zrobić, a ona bierze to sobie spokojnie. I już jest jej lepiej, prawda? Czy tu trzeba gadać na przykład? Koniecznie nie trzeba. To jest kolejna jeszcze blokada, że ludzie bardzo chcą myśleć, że mówią poprawnie po polsku i mówią do mnie, ale nie ma takiego słowa w polszczyźnie, wiesz, boimy się takich wymyślania swojego kodu. Polski jest taki cudowny, o Jezu. Nie ma takiego języka jak polski, może jeszcze rosyjski, żeby tak można było powymyślać słowa. No, te przedrostki, nie? Coś przepięknego. Na jedno imię, a na jednego misia ile można. Coś cudownego, naprawdę. A równocześnie są takie zimie jałowe, gdzie w ogóle nie mamy języka. Ale mówimy o radach. No. Co jest takiego właśnie w ludziach, że muszą radzić? Lęk. Tak, z jednej strony, a z drugiej zawsze jest wieloczynnikowe, zawsze. Też jest strasznie wielka nadzieja, że uznana czy uznany zostanę za kogoś mądrego, kto wie. Jest przydatny? Jest przydatny, jest potrzebny i już od razu coś dał. Już coś dałam. Bo też jak nie dam, wiesz co, ludziom jest trudno wytrzymać momenty ciszy na przykład. Mhm. Kiedy się nie dzieje niby, a bardzo dużo się dzieje. Kiedy ktoś ich zapyta, zobacz jak rzadko słyszysz nie wiem. Przecież w szkole nam nie było w ogóle wolno wiedzieć. Przecież to się bierze nie tylko z domu, nie wiedzieć z domu, ale też i ze szkoły. Z każdego miejsca, z pracy. Ja pamiętam, że dostałam po prostu zachwytu, jak jedna moja koleżanka z zespołu, której nie lubiłam skądinąd, bo była bardzo dużo umiejąca, bardzo dużo i lubiła się tym popisać. Na wielkiej konferencji ona wstała i powiedziała do osoby przemawiającej, proszę powiedzieć, kto to był pan taki i taki, bo ja nie znam tego nazwiska.
pół sali zamarło. Rozumiesz? Bo tak, ja w życiu znam. Nikt by się nie spytał. Ona to zrobiła dla nas, ale też pokazała się tak odważna, tak silna i tak stojąca za sobą. Wiesz, nie wiem jakie miała intencje, bo w końcu to jej sprawa, ale ja byłam zachwycona. Bardzo mi pomogła, bo potem sobie myślałam, dlaczego ja mam niby nie pytać. No bo ten moment przełamania, tak, nie? Nie wiem. Że im bardziej pokazuje słabość, tym silniejsza jestem. Tak, tak, tak. Im mniej się boję słabości. W ogóle rady, dawanie rad, to jest tak, musimy sobie dać radę. Weź się w garść. Też w języku naszym, nieustanne. Tak, tak. No nie becz, a weź taka się ciągła garść. Gotowość na walkę, tak, nie? Tak, tak. Coś się złego stało w życiu, no przecież na przykład popatrz, ile ludzi w pandemii straciło firmy, pracę. Wiesz, no to co było? Ojej, to straszne. Po pierwsze, zamiast powiedzieć współczuję, wiesz, bo jak mówię to straszne, to jeszcze dolewam. Ale znowu to jest na scenie, tak, a nie ta osoba, tak, która cierpi. Tak, dokładnie. Współczuję, rozumiem, że się źle teraz czujesz, będziesz mieć teraz trudniejszy okres. Albo właśnie, to może pomyślimy razem, czy coś wymyślimy, jeżeli chcesz ze mną o tym pomyśleć. Natomiast mówienie na przykład tak, wiesz co, chyba, że ci załatwię pracę, a to pewnie co innego. Ale na przykład takie, wiesz, no to wiesz co, to teraz się nie opłaca, żebyś nad tym płakała, bo musisz przecież się wziąć w garść. No na przykład rodzice bardzo często tak mówią. W trosce? Niby w trosce. No nie, dla nich to jest rozumienie troski, tylko takie no, opatrzne. Ja mówię, że nie wszyscy, słuchajcie. W ogóle jak dajemy przykłady takie, które nie są zbyt miłe, to przecież nie do wszystkich, prawda? Tylko najtrudniej zawsze odkryć tej osobie, o której mówimy, że to o mnie. To jest zabawne. Ale takie weź się w garść do dziecka na przykład, nie? No ale ja tam słyszę taki kawałek, nie możesz być taka rozmemłana przy mnie, by mój ojciec powiedział. Możesz być ze mną blisko, tylko jak się weźmiesz w garść. To nie jest blisko. Ja wiem, ale tak. Mówię, u mnie tak. W domu tak było. Rozmemłana Gosia tak. Musiała wyjść, nie? Jedną z moich pierwszych książek, Nie bój się życia, którą naprawdę lubię bardzo i ciągle się na szczęście czytam. Też ją lubimy. Jest teraz Nie bój się rozmemłania. I powiem ci, że to jest ten rozdziałik, do którego ludzie najczęściej mówią, o nie, rozmemłana to już na pewno nie. Ponieważ słyszeli tyle razy, że nie wolno i że wtedy jesteś nikim, jak można cię rozdeptać, jak jesteś rozmemłany. Ależ skąd? Rozmemłanie od czasu do czasu to jest po prostu zdrowie. No ale mi się też takie sceny przypominają z domu. Jak już tak siedzisz, to chociaż odkurz. Nie? Prawda, na przykład tak. To w Łodzi się mówiło, jeszcze miotełkę w dupę i pozamiataj, wiesz. Jak już chodzisz, to mogłabyś jeszcze przy okazji pozamiatać. No, jakaś taka niezgoda na tak, bycie tak, nieużytecznym, tak. Nie? No ale to chodzi właśnie o samo bycie, nie? Życie to jest bycie w tym życiu. To nie jest... ma na to języka, Kasiu. Popatrz, nie robię nic zamiast robię nic. A jest piękny, wiesz, jak to ja nic nie robię? Przecież leżę na kanapie. Tak. Przecież nogą ruszam, łapię muchy, patrzę się ale na chmury. Ale ty tu masz lęk, który nas wartościuje negatywnie. Ale przecież nas jednoznacznie uczono tego wiersza jako absolutnego potępienia ohydnego lenistwa. A ja mówię, Boże, to pan Brzechwa zdaje się, tak? Pan Brzechwa napisał coś niesłychanie mądrego. Ale pokazałeś już książki, Pochwała nic nie robienia. To ten tytuł pamiętam, bo jest śliczny, ale jeszcze parę innych też było. No i takie dowody na to, ale że... Ale popatrz, w języku masz nic nie robienia. Dolce farniente. No, a powinno być robienia nic. Robienia nic, tak. Ale to jest niepoprawne, więc... Robienia słodkiego nic, dolce farniente, tak. Tak, i to słodkie po... A eureka skąd się wzięła? Z wanny. No. No i co, to nas nie powinno nauczyć. Ale te rady, one dają nam poczucie, że nie jesteśmy bezradni. Zobacz, to jest w języku bardzo istotne. Tak. Słowo bezradność, nienawidzone. I uczucie bezradność, bezsilność, nienawidzone. Dlaczego? Ponieważ nie pozwolono ci w dzieciństwie odpocząć w tym uczuciu. Powiedzieć, mamusiu, ale ja dzisiaj nie umiem, ja dzisiaj nie chcę, ja dzisiaj nie lubię. Są fajne, mądre mamy, mówią, dziecko mówi, nie chce iść do szkoły. No nie idź. Co znaczy odpocząć w uczuciu? Właśnie. Piękne. Prawda? No popatrz, w ukojeniu wiemy, że odpoczniemy. Ale nikomu nie przyjdzie do głowy, że w bezsilności odpoczniemy. A we wkurzeniu? We wkurzeniu trudno odpocząć, bo jest bardzo duży... No, bo jestem napięta na napięty, walkę. Tak, tak, taki kawał energii jest. Bezsilności jest upust energii, jest odpływ energii. I właśnie wtedy się można, prawda, tak ładnie, no to się połóż na chmurce i daj się nieść.
Nie musisz bez przerwy, ale właśnie musisz. To jest przecież przekleństwo też naszej cywilizacji. Popatrz, wmawia nam się, że mnóstwo odkryć i wspaniałych urządzeń jest po to, żebyśmy miały więcej czasu. A czasu mamy coraz mniej, ponieważ nas coraz bardziej gonią. Ja mówię, cały czas jest czas. Czas istnieje bez przerwy, cały czas. To ty z nim coś robisz, co chcesz. Mnie bardzo denerwuje, jak pracuję nad książką i ktoś mnie pyta, ile napisałaś. Nie? Że taki dzień na przykład, kiedy wiesz, myślę o tej książce, o strukturze i tak dalej, jest dniem straconym, bo nie jestem, wiesz, produktywna. Teraz już nie mówię, że pracuję nad książką, ale jak nad nią było, ile masz stron? Nie? I to było takie wykon. Cały czas musiałam być, wiesz, produktywna, nie? Jak ta karta pracy w PRL-u. Odrobiłaś lekcje? To chociaż matematykę powtórzysz. Tak. Są takie szkoły, gdzie nie zadają lekcji. No. Bo dzieci przecież się mają uczyć, będąc razem, będąc z nauczycielami, robiąc coś ciekawego. Nie wiem, czy się doczekam tego kiedykolwiek. Reasumując, kochana, z tymi radami. Naprawdę to dawanie rad czasami jest przemocą. Mhm. Nie zawsze, bo ludzie to czasem robią w bardzo taki życzliwy sposób i może rzeczywiście czasem nawet pomagają. Ale w ogóle wtrynianie się w czyjeś sprawy i mówienie człowiekowi, co ma robić, jest przemocą. I chcemy to powiedzieć, zgadzasz się, prawda? Tak, tak. Chcemy to powiedzieć mocno. Ale ja bym chciała jeszcze, żebyś złapała to. Ktoś ma intencje troski, a ja to odbieram jako przemoc. I to jest prawda. No on to chciał dobrze, tylko... Może powiedzieć, przykro mi, że tak to poczułaś i odebrałaś. Moją intencją jest troska. Przepraszam cię, że musiałaś to odebrać jako radę. Bardziej mi zależało, żeby to brzmiało, że intencja może być inna niż odebranie, że mamy prawo... O, w ogóle możemy wszystko odebrać inaczej niż było powiedziane. Zależy, w jakim jesteśmy stanie. Że ciągle było tak, przecież ja chciałam dobrze. Okej, ale mnie to zraniło. Tak, tak. Tylko, że chciałam dobrze po mojemu. No. A nie po twojemu. Dobrze jest się zapytać, czy tak to będzie dla ciebie. Okej, no. Okej, no. Kochani, to nie jest długie zdanie i pytanie. A ja bym jeszcze dodała jako puentę, że pytajmy z miejsca ciekawości, a nie wiedzy, jak jest. O, tak. W ogóle nie musimy udowadniać, że wiemy lepiej.